Cześć, witajcie w szkole. Dzwonię, pamiętam, a to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Foundation. Nie wiem, o co chodzi, ale to jest ta gra, która przy nagrywaniu sprawia mi kłopoty z tego względu, że obraz na nagraniu się zacina. U mnie jest wszystko w porządku. Nie wiem, jak mogę nad tym zaradzić w tym momencie. Jeśli chodzi o takie rzeczy organizacyjne, troszeczkę pograłem poza nagraniem. Po prostu chciałem poczekać, aż dotrzemy do końca miesiąca, tak żeby móc ulepszyć naszych ludzi do plebejuszy, mieć ich 20, mamy w tym momencie 9, więc 11 osób ulepszymy. Proszę teraz do mnie nie pisać. I teraz tak. Mamy więcej złota, ponieważ w dążonie wszystkie te pozostałe rzeczy również zamieniłem na skarbce. Stwierdziłem, że skoro możemy odłożyć więcej złota, no to żebyśmy troszkę więcej złota odłożyli. Wysłałem naszych żołdaków na dwie kolejne misje, które były dostępne. Jedna misja jest łatwa, jedna misja jest trudna. Mam nadzieję, że dostaniemy z tego jakieś fajne rzeczy, bo zauważyłem, że żołnierze, ci żołdacy już potrzebują dóbr luksusowych, więc trzeba będzie o to zadbać, żeby je w jakiś sposób dostarczyć. To i czy tutaj zrobiłem jeszcze? Chyba nie, chyba to są dwie główne rzeczy, którymi się teraz zająłem. No i teraz będziemy ulepszać naszych chłopów do plebejuszy. Teraz tak, to chciałbym ulepszyć to tych ludzi, którzy mają jakiś wyższy poziom w jakimś zawodzie, że oni to troszkę bardziej, tak mi się wydaje, użyteczni narodowi. Także tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Odblokowany splendor. Odblokował nowy zestaw, mamy wiele różnych zestawów, mamy nowe budynki, także tym się zaraz zajmiemy. Na chwilę obecną to wystarczy. I teraz tak, teraz mamy wiele różnych ścier, w które możemy się przesuwać. Mamy trzy nowe rzeczy w królestwie, mamy zupełnie nowe rzeczy w robotnikach. Moglibyśmy mieć nowe rzeczy w duchowieństwie, no ale brakuje nam 3,3 splendoru, żeby odblokować te rzeczy. Najprościej byłoby po prostu rozbudować nasz kościół, ale trzeba by było to tak zrobić, żeby to miało sens. Próbowałem to robić poza odcinkiem, ale wychodziło to dosyć słabo. Mamy tutaj tak kolejne rzeczy również w tych drzewkach. Na razie natomiast zerknijmy, jakie budynki nam się tutaj odblokowały w normalnych rzeczach. Więc tak, mamy kopalnię żelaza, która wytwarza rudę żelaza w zamian za. Czyli po prostu wytwarza rudę żelaza. Teraz tak, jeśli chodzi o żelazo, to będziemy musieli je gdzieś na mapie znaleźć. Z tego co pamiętam, ja już je gdzieś widziałem w pierwszym odcinku, w którym myśmy przyszykowywali tą osadę. Tu mamy kamień. Nie ma żelaza nigdzie? Gdzieś musi być schowane dobrze, w lesie na przykład albo coś. No tu mamy kamienie. Tu były kamienie na środku. Tu mi się wydawało, że może było żelazo. Nie, tu też są kamienie tylko. Nie ma żelaza na tej mapie. No to jest słabo. Tu jest żelazo, o matko. Tylko żeby wydobywać te żelazo, to popatrzcie ile terytorium musimy kupić. Musielibyśmy jednak mieć te terytorium, zrobić most nad rzeką. Raz. Dwa, trzy, cztery terytoria w tę stronę byśmy musieli po to żelazo zdobyć. Teraz terytorium kosztuje nad 550 w podatkach, więc no to by było bardzo kosztowne. Ciężko powiedzieć, czy taki wypad daleko by nam się w jakikolwiek sposób zwrócił. Mało prawdopodobne. Nie ma nigdzie na mapie żelaza gdzieś pochowanego. To wydaje się dosyć słaba opcja. Wierzę, po tej mapie szukam jeszcze gdzieś. Może gdzieś jest schowane jeszcze, ale tutaj jest jeszcze. No to tutaj raczej ciężej będzie. No to jeśli o żelazo chodzi, to źle wybraliśmy naszą startową pozycję. Chyba, że jest w górach wyżej na przykład, co? Jak ja wjadę tutaj w górę, mogę oddalić kamerę wtedy. Możemy spojrzeć na nasze wielkie włości z wysokości. Tu jest kamienie. Tu są kamienie. Nie, nie ma nigdzie. Tu są krzaczory, nie? No to słabo. No to jeśli chodzi o żelazo, no to my w tą ścieżkę za szybko nie pójdziemy, bo musimy dotrzeć aż tam.
Nie ma nigdzie bliżej nic. Jak ktoś widzi, może dać mi znać, ale... No jest szansa, że gdzieś tu pod drzewami jest to pochowane, bo nie ma żadnego takiego znacznika, który... Ruda żelaza. No tak, tam jest zaznaczony. O, nie, a, pff, tutaj jest. No proszę bardzo. Jest taki wskaźnik, który nam to pomaga znaleźć. No jest tam daleko, jest tam daleko, jest tam i jest tutaj. Natomiast jeśli chodzi o budowę tutaj, no to w środku miasta trochę słaba opcja, co? Teraz terytorium. To jeszcze... No niby się jeszcze mieści w terytorium, kopalnia. Można by ją tu postawić, tylko właśnie w tym miejscu w ogóle już mieszkańcy nie chcieliby żyć, ani mieszkać. Kopalnia żelaza w środku miasta. No ale w tym momencie to chyba jedyna opcja. Tylko teraz pytanie, czy ja będę mógł zaznaczyć pozyskiwanie w tym miejscu. O. Dobra, czyli tak trzeba by było zdobyć te terytorium, żeby... Te terytorium trzeba by było zdobyć, żeby dostać się do żelaza. To jest 500 sztuk złota i 50 do bilansu, czyli na chwilę obecną bardzo słaba opcja. Dobra, to jest żelazo. Wytapiacz rudy. Wytwarza żelaza w zamian za węgiel i rudy żelaza. Kowal wytwarza narzędzia w zamian za węgiel i żelazo. Bednarz wytwarza beczki w zamian za deski, żelazo i narzędzia. Jest węglarz, który wytwarza węgiel w zamian za drewno. Ok, możemy zacząć węgiel wytwarzać. A do tego będziemy potrzebowali dużo więcej drewna. Tego drewna dużo odłożonego nie mamy. Więc przydałoby się więcej drewna, mniej desek. Desek mamy strasznie dużo, dużo drewna idzie na deski. Mogę postawić tego właśnie węglarza w jakimś miejscu. To też przydałoby się zrobić gdzieś poza mieściną, żeby nam to nie przeszkadzało. Ale tak, żeby też za daleko nie trzeba było nosić to wszystko. No ale... Kurde. No tak, mamy to całą ścieżkę z węglem, węglarzem i tak dalej, nie? Poza tym możemy pójść... tak. Kurde, niby mam wyłączonego Google Chroma, tak przychodzą informacje o mailach. Płatny będzie budował miecze, to też będziemy tego potrzebowali. Dekoracje do donżonu, myśliwy. No naprawdę mam problem teraz, co tu zrobić. No nic, ja będę musiał tak zrobić, tak? Czyli spróbujmy zrobić tak. To terytorium kupić. I zobaczymy, jak ten podatek będzie nam wyglądał. Teraz, kiedy kupiliśmy to terytorium, to zbudujemy ten... kopalnię żelaza tutaj. Zobaczmy, może w ten sposób. O. I tutaj zróbmy pozyskiwanie. Te strefy mieszkalne trzeba było właśnie odznaczyć od tej chałupy. I tutaj właśnie nie mieć strefy mieszkalnej. No też słabo to wygląda, bo to jest blisko naszego tego. Dom się powiększa. Blisko naszego... kurna. Blisko naszego dworu szlacheckiego. To też słabo wygląda. No ale nic, no tak trzeba zrobić, tak? Czyli jeszcze raz pozyskiwanie to jest włączone. Możemy to nawet troszkę zwiększyć. To i teraz zróbmy też chatę węglarza. I węglarz potrzebuje węgiel do drewna, więc węglarza możemy zbudować gdzieś tu. O nie, kolejny jakiś tutaj. Poczekajcie sekundkę. Dobra, wyłączyłem czat. Powinno być ok. Kilka domów się pobudowało nowych. Ludzie zaczęli się budować. To możemy postawić w tym miejscu. Odznaczę to rudę żelaza, nie muszę już mieć podpowiedzi z nich. Czyli tutaj mamy jeszcze chatę węglarza. Te domy się budują, tutaj zasłania nam trochę te wojsko. W ten sposób, kopalnie żelaza w tym miejscu. Ile mamy bezrobotnych? Nie mamy bezrobotnych, o proszę. Trzeba włączyć powrotem imigrację. Włączyłem ją na jakiś czas, nie spodziewałem się, że... No tak, czterech tragarzy rzuciliśmy, czterech nowych żołnierzy, no i zabrakło ludzi.
Zwiększmy trochę te tempo gry. Dokupiłem terytorium, mam większe dochody. Albo handel. Handel raz jest większy, raz mniejszy. No okej. No ale jak się uniezależnimy od narzędzi, to będzie trochę prościej. Tylko problem właśnie, że tutaj jak budowaliśmy, tak jak mówię, nasz dwór, to pod dworem jest kopalnia, no to nie wygląda tak fajnie. Tu brakuje narzędzi, trzeba poczekać aż dokupimy je z handlu. No to trzeba będzie poczekać aż nowi ludzie przyjdą do osady, żeby móc wydać im nowe. No nie ma wolnych osadników. Nowe zawody, żeby im przekazać. O, taka ruda żelaza. O, to może być fajne miejsce na zrobienie miniaturki. No, zrobiła się. O, dobra, teraz się zrobiło. Rzut z ekranu zapisany w galerii. Super. No, tu przecież te drzewa wycinać, bo zaznaczyłem strefę pozyskiwania. A nawet bym zrobił tak, żeby tutaj to zalesić bardziej. Jak to będzie schowane za drzewami, to nie będzie tak przeszkadzało, mi się wydaje, to. To jest dobry pomysł. O. To trochę zalesić tę sprawę. Nowa misja wojskowa jest dostępna. Nowa misja wojskowa. Aha, trzy nowe misje, ale tych jeszcze nie wrócili nam ludzie, więc trzeba poczekać. Okej, no tutaj mamy. Trzeba by górników dorobić. Czy mam jakiś zawód, gdzie mamy za dużo ludzi? Nie wydaje mi się. Tych żołdaków może mam trochę za dużo, ale tych misji też rośnie. Tragarzy mamy sporo. Okej, to my tu mamy. Dalej prawdopodobieństwo sukcesu ekstremalne, więc niech sobie lecą dalej. Dwie nowe osoby postanowiły dołączyć. Musimy poczekać, aż te osoby dotrą do środka wioski. Wtedy będziemy mogli im przypisać zawód. No to będziemy mogli właśnie już wydobywać żelazo. Tutaj chyba już węgiel. Okej. 80% szans na nagrodę, 100% szans rzadki na nagrodę. Prawdopodobieństwo sukcesu ekstremalne, więc niech sobie lecą. Dobra, tu już narzędzia są, więc to zaraz zostanie zbudowane. Brakuje nam ludzi, potrzebujemy więcej mieć ludzi do pracy. Bez tego może być słabo. Chata węglarza ukończona. Potrzebujemy dużo nowych ludzi, żeby oni pracowali. Póki co tych ludzi jest za mało. O, dochód osady przewyższył koszt bez handlu. Dochód z osady. Jagody za... Nie, czekaj. No tak. Jagody za 720 sprzedane. By więcej ludzi było, to kupili więcej jagód. Nie wiem, o co chodzi. A, też się zastanawiałem w ogóle swego czasu, czy... Na przykład, jeżeli jeden gość sprzedaje jagody, to czy nie przyda się zarobienie kolejnego z tego względu, że no może po prostu on zbyt wolno pracuje i nie wszyscy będą chcieli te, nie wszyscy będą mieli możliwości te jagody kupić. To to. Jeśli chodzi o kościół, to też myślałem, żeby po prostu dobudować jeszcze jeden wiejski kościół, by zwiększyć ten splendor. Jakiś taki malutki, nie kościółek, na jakieś. Tutaj na przykład jakiś mały taki, jakaś nawa główna, jakiś, nie wiem, wieża z przodu, tak, jakieś wejście od strony wieży, o, taki mały kościółek po prostu i 7-7 splendoru, więc akurat taki, żeby po prostu zapchać dziura, jakiś krzyż na górę, ten krzyż, krzywo, albo tą drugą wieżę drewnianą. O, to możemy też tak zrobić. Krzyż. Taki mały kościółek, taka kapliczka bardziej. Prawdopodobieństwo sukcesu niskie. Dobra, starczy tego.
Dobra, wracają w nic i odnieśli zwycięstwo. Nie ma co szarżować, jeżeli była niska szansa na wygraną. Ten kościół tutaj, wróćmy do tego, bo ja już się gubię. A możemy go sobie tutaj jeszcze odbudować jakimiś kamiennymi nagrobkami, tak? Tu jest jakby taka kapliczka ze cmentarzem. Prawdopodobieństwo ekstremalne. No tak, ekstremalne prawdopodobieństwo, to lecimy. To powinno się udać, tak? Te nagrobki, nie wiem ile mi dają, ale postawię te takie nagrobki bokiem. O, to będziemy mieli też możliwość ulepszania kościołów. Ze splendoru. O, tak o, coś takiego. O. Dobra, buduj, to mi tam. Zobaczmy, ten kościółek jeszcze jeden dorobimy. Będziemy mieli właśnie ten splendor na nitki kamienny mur, kościół, bonus handlowy. No to ten kościół będzie potrzebny, żeby nastukać splendor na to. Ale do obywateli jeszcze sporo. Spora i daleka droga. Okej. Okay. Narzędzia, gładki kamień, 800 złota. No tego złota już nawet nie ma gdzie magazynować. Tak dużo tego złota przychodzi. Ja tu mam jeszcze jakieś wolne miejsca. Tu mam jeszcze jedno na skarbiec, mogę zrobić. Albo komnatę nauki. To uwierzę. To zróbmy tą komnatę nauki. Jednego uczonego. O, tu już imiona się skończyły. Female. Hashtag 186. To będzie coś tam się uczył czegoś. Nie wiem właśnie do czego to jest, no ale mamy sporo hajsu, to możemy sobie na to pozwolić. Wiejski kościół jest w budowie. Powinien się raz, dwa zbudować, bo surowców mamy aż na to. Dwóch tylko mamy tu gości, bo reszta jeszcze idzie, czy... A, bo jednego daliśmy nauczonego, no tak. Dobra. Tak, poziom trudności, część żołnierzy jest poza wioską. Ci są ranni, więc tak muszą poczekać, aż... Zaraz. Zaraz, to jest misja. Friedrich, Henry, Steven i Gunther są poza tego. Friedrich, Steven, Henry i Gunther. A, powrócili z misji. Wszyscy są ranni. No to trzeba poczekać, aż oni wszyscy teraz się wyleczą. Zobaczymy też, co z tej misji przywieźli z fajnego takiego. Dobra, to budujemy jeszcze jeden kościółek. Tego hajsu mamy sporo. Kolejne dwa terytoria to tutaj byśmy chcieli kupić. Wtedy byśmy mogli całość to już zabudowywać. A teraz tak, teraz terytorium wyłączy. Tu to są kolejne dwa te do wzięcia. I to ja myślę, że możemy sobie wziąć po prostu. To jest za darmo. To na razie nie chcę nikogo ulepszać. Na razie zostawmy tak jak jest. Nie spieszmy się z tym. To bym mógł zrobić więcej zbieraczy. Ale tych jagód tak jest za mało. Ale nie mam ludzi na to. Więc z tym sobie tak poczekamy. 30 jagód. Nie ma opcji. Jagody schodzą bardzo szybko. No sera mamy 100. Tej chleba mamy 289. Ten ser jest sprzedawany w ogóle. Brak sprzedaży teraz w tym tygodniu. Jakby nie ma ludzi, którzy chcą tym serem kupować. Dobra, budynek wiejski. O, 11 biżuteria, 7 wino, 5 włócznia. O, włócznia dostaliśmy. Ciekawe. Okej. Okay. Jeśli chodzi o splendor, mam odblokowane kolejne te rzeczy. Tutaj. Ośmiu obywateli na to na razie nie. Te 30 plebejuszy na chmiel to na razie nie. To ja chciałem, donzon nasz. Gdzie tych szczyt tutaj było? O tutaj, dobra. Teraz tak. Miet to siła 2, włócznia to siła 5. Okej, okay, tam tego na przykład tego zmienił na włócznie. A porwam tych włóczni.
Okej, podmieniałem na włócznie. Mam jeszcze 5 mieczy wolnych. Nie muszę tego wytwarzać. Może te miecze nawet mogę sprzedać. Na razie starczy mi tylu żołnierzy, ile mam. Poczekam, aż oni tylko się wyleczą, więc trzeba poczekać, aż będą zdrowi. Wyślemy ich na kolejną kampanię wojskową. Kolejni żołdaty postanowili dołączyć do mojej wioski, to ich bym tutaj na dwóch węglarzy. Tutaj i tutaj mogę kogoś zatrudnić kolejnych. Jeszcze jedną osobę, dobra. Okej, okay, idzie spoko, idzie fajnie. Teraz to, co dalej mogliśmy mieć. Chata węglarza, kopalnia żelaza, wytapiacz rudy, który tworzy żelaza zamiast na węgiel i rudę. To trzeba by było zbudować poza miastem gdzieś. Jeżeli tutaj jest ten węglarz, to ja bym nawet gdzieś tutaj zaczął to robić. Problem z tym, że no to by musiało stać koło... tak słabo by wyglądało. Chyba, że tutaj zrobimy koło tych kamieniarzy jeszcze taki zestaw budynków przeszkadzających, wytapiających rzeczy. Tylko to będzie daleko właśnie już od węglarza i od żelaza. Daleko łazić. No ale no trudno, no. Postawmy ten budynek tutaj. Już co inną kosztuje? Dobra, spoko. Tak na razie nie będę miał ludzi, którzy by mogli tu pracować. A nie, mam tu kolejny. Ilu mam bezrobotnych jeszcze teraz? No, właśnie teraz wszystkich ludzi wrzuciłem do pracy. No to jakby na wytapiacza będzie za mało ludzi. Już brakowało ludzi tam będzie. No teoretycznie mogę kogoś zwolnić, na przykład takiego kamieniarza, żeby jednak tylu nie potrzebować tam, czy coś. A, tak, to ja chciałem zrobić. Tutaj mamy te kamienne nagrobki, odblokowaliśmy chyba... Znaczy możemy odblokować. Niski kamienny mur, to jest za darmo. Niski kamienny mur wygląda w ten sposób. Ja bym to nawet zrobił w ten sposób, tak, że tutaj postawił sobie pergolę. A to jest podat. Ajej. No dobra, to nie postawię tam pergoli. Nie będę kupował terenu po to. To zostawię to na razie tak jak jest. Dwal nie znalazł. Okej, okay, pozyskiwanie. Czyli tutaj całe to drzewo już wycięliście. Zostawię tylko tutaj pozyskiwanie na jagody. No i drwale wracać do pozyskiwania mnie drzewa z tego miejsca tutaj. O. No tutaj nie chcę zalesiać za bardzo, może za daleko musiałbym odłączyć to zalesianie z tej strony. Ile mamy ludzi teraz? Coś przyszedł do nas, bo przegapiłem. Nie, nie mamy żadnych bezrobotnych. Co ten uczony robi w ogóle? Bo wiem, że coś dało się z tym uczonym robić, ale nie wiem co dokładnie. Dobra, 23 minuty. No w tym odcinku za dużo nie zrobiliśmy. Przygotowaliśmy sobie co prawda chatę, znaczy żelazę, węgiel i zaraz będziemy mieli wytapiacza rudy, ale jest za mało ludzi, żeby tą rudę wytapiać. Ale myślę, że to może być spoko. Zaraz odbiorę telefon, już kończę odcinek. Także myślę, że w przyszłym odcinku spróbujemy na przykład dwór szlachetki rozbudować, a te dodatki. Zobaczymy co to daje, jak to wygląda. Będziemy mieli dwór szlachetki ze wszystkimi dodatkami, to będziemy mogli go zrobić tak, jakby nam się to całkowicie chciało. A póki co dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Foundation.